Hej, siemanko, tu Miazga 16, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zagramy w grę Towers.io, Towers.io. I moi drodzy, zaczynamy. Jest to całkiem ciekawa gierka. Budujemy tutaj takie wieżyczki i mamy właśnie idealnie stawiać klocek, żeby właśnie jak najwięcej zostało nam tej platformy. I walczymy tutaj z innymi graczami. Przecież ja tutaj strzelam, że to są boty. Bo nie idzie mi najgorzej. Mam pierwsze miejsce. Nie mogę tego stracić. Tylko prowadzenia. Nie. Za szybko kliknąłem i mi spadło. Drugie miejsce mam. Block speed. Dwa razy, o, dwukrotne. By szybciej trochę zasuwało. Giera jest fajna na, znaczy na takie odstresowanie. Ogólnie, jeżeli lubicie oglądać u mnie gry i ją na moim kanale, no to koniecznie subskrybujcie, tak? Bo na pewno znajdzie się u mnie na kanale więcej gier i ją. Chociaż już teraz, moi drodzy, coraz mniej tych gier jest. Ale jak powstają jakieś ciekawsze produkcje, jakieś ciekawsze, takie oryginalne produkcje przede wszystkim, to z chęcią dla was takie nagrywam. Dobra, nie poddam się. Nie poddam się. Kurde, ale udało nam się przynajmniej coś stworzyć tam. Czwarte miejsce. Czy oni się cały czas budują? Nie, widziałem, że też się odpadli. Ale to są boty, moi drodzy, bo zobaczcie, że każdy ma player i jakieś numery. Nikt nie ma własnego niku ustawionego. Ja tylko chyba ustawiłem swój nick. O, zagraj z przyjaciółmi, ciekawe. Trzykrotne, o, trzykrotne. Kiedyś graliśmy w podobną grę. Tyle, że to była gra jakaś ketchupu, z tego co się orientuję. Boże, gościu po prawej, jak idealnie stawia klocka. Boże, ale cienkie już było. Ile ja miałem? 50. Więc nie poszło mi najgorzej. Ale słuchajcie, oni jeszcze nie skończyli, ale bo to w sumie. Ale też punkty, bo zobaczcie, że jakby jest więcej. O, można poruszać mapą, nawet nie wiedziałem, że jak więcej jest mapy, właśnie. Znaczy mapy, więcej klocków, więcej klocka zostaje, to właśnie więcej punktów ktoś ma. O, już mnie ktoś przebił, dobra. Już mnie przebili, dobra, dom. W sumie 4 minuty to trochę za krótko. Zobaczmy sobie ustawienie, jak to mamy. Czy to można kupić? A, są jakieś skiny. Ja mam za mało monet, żeby kupić jakikolwiek skin. A co to w ogóle. Można subskrybować? W ogóle tutaj nie ma nic. W ogóle to jest dziwne. Można zwrócić sobie pieniądze, ale nie ma tu jednocześnie nic do kupowania.
I tak to jest gra też od twórców gry Yumi.io i Huri.io. To są w ogóle ci sami twórcy, więc spróbujmy jeszcze raz. Co to się dzieje? Halo, play. Że typ po lewej bardzo szybko przegra. No dobra, ale udało nam się ile wbić? 47 punktów. Słabo, trochę słabo, moi drodzy. Także to gra, była to gra Towers.io. Niestety z takich gierek nie robię długich odcinków, bo to te gry nie są, moi drodzy, jakoś specjalnie ciekawe, żeby nagrywać takie 10-15-minutowe odcinki, ale myślę, że wystarczy 6 minut. Jeżeli chcecie zagrać w grę, nazywa się ona Towers.io. Mi się podoba, fajna. Można sobie dobrać się oczywiście odpowiednią szybkość bloków, jeżeli na przykład 1x będzie dla was za wolne. Albo jeżeli chcecie po prostu spróbować się na szybszej prędkości. Także cóż, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie koniecznie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. Zostawcie łapeczki w górę, napiszcie fajny komentarz, udostępnijcie ten film znajomym. Ja zapraszam was także na poprzednie filmy, na następnego. Na razie, cześć. Hej, hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z dzwoneczkiem, także elo.